W dzisiejszym filmie poznacie połowę mega iceberga Five Nights at Freddy's, z którego to dowiecie się naprawdę wielu rzeczy, których nie wiedzieliście nigdy wcześniej i są one zaskakujące i szokujące pod absolutnie każdym względem. To jest dopiero połowa półtorej godzinnego iceberga, którego druga część pojawi się już na dniach, oraz zaledwie 45 minut z dwugodzinnego filmu, w którym omawiać będę ten iceberg oraz jeszcze jeden, co składać będzie się na Ultimate FNAF Iceberg trwający ponad 2 godziny. Ten pojawi się jakoś pod koniec tego tygodnia. Materiał tym będę omawiał iceberg, który już został wprawdzie omówiony na zagranicznym YouTubie. Niemniej w Polsce jeszcze nikt się za niego nie zabrał, a uważam, że nie ma zbyt wielu na tyle interesujących icebergów jak ten. Żaden nie posiada aż tylu informacji o rzeczach, których po prostu mogliśmy nie wiedzieć. A jak już coś posiada, to omawianie tego zajęłoby mi 10 godzin. A co do 10-godzinnych filmów, to jeszcze nie ten moment, ale dajcie mi ten miesiąc, okej? Ponadto sam stwierdziłem, że moja wiedza nie była jeszcze na tyle kompletna, żeby samemu skompletować całkiem interesujący iceberg. Nie chciałem po prostu składać czegoś z icebergów ludzi, którzy stworzyli to przede mną, więc po prostu omawiam iceberg, który został już omówiony, który istnieje już od wielu lat. W opisie znajdziecie linkacza do iceberga oraz do jego omówienia w języku angielskim. W każdym razie może zacznijmy od samego początku, bo naprawdę jest o czym rozmawiać. Siema, z tej strony Mondor, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym wreszcie zajmujemy się icebergiem Five Nights at Freddy's. To będzie połowa iceberga, którym zajmujemy się obecnie, którym zajmuje się w tym momencie. W tym odcinku zobaczycie 5 warstw, w następnym odcinku zobaczycie, kurde, 7 albo 9 kolejnych warstw, które też są naprawdę mega mocne. To jest niestety połowa, nie wyrobiłem się ze skończeniem całego filmu, bo dojechało mnie jakieś przeziębienie czy coś, ale już jest wszystko okej i nadganiam. Na dniach pojawi się dla was druga część, a jeszcze później pojawi się Ultimate FNAF Iceberg, który będzie trwał 2 godziny, będzie składał się z tego iceberga i jeszcze jednego innego iceberga, ale to opowiem wam o tym wkrótce. A jeszcze nim zaczniemy, wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama oraz TikToka, wszędzie to MondarX, oraz na mój drugi kanał na YouTubie, MondarX Muzyk. Naprawdę będę mega wdzięczny, jeżeli tam wpadniecie i będziecie wyczekiwać na moje rzeczy muzyczne. A tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od warstwy numer 1. Więc zacznijmy od warstwy numer 1. Noce 6 i 7. To są noce, w które zagrać możemy po zakończeniu, jak nazwa wskazuje, pierwszych 5 nocy. 6 to bonusowa, najtrudniejsza noc, a 7 to custom night, w którym to własnoręcznie dostosować możemy poziom inteligencji, czytaj agresji animatronów od 1 do 20. Z custom nighta wywodzi się właśnie tryb 4-20, czytaj 20-20-20, który jest piekielnie trudnym, najcięższym trybem w grze i cóż, jeżeli nie jesteś jakimś szefem, to nie przejdziesz tego. Toreador Marsz, czytaj pieśń Toreadorów. Jest to popularna pieśń pochodząca z francuskiej opery Carmen, która skomponowana została przez gościa imieniem Georges Bizet. Nie wiem, nie znam francuskiego, mówię to źle na pewno. Jest to dokładnie ta sama piosenka, którą usłyszeć możemy w music boxie Freddy'ego w momencie, kiedy na przykład przegrywamy noc, a ten zaczyna grać nam pod drzwiami. MatPat, czyli niestety emerytowany już youtuber, który nagrywał liczne legendarne teorie na temat fabuły i lore FNAF'a na kanale Game Theories. I robił to od 2014 roku i stał się niejako jednym z największych gołtów, jeżeli chodzi o ludzi, którzy kiedykolwiek o FNAF-ie mówili. Dzięki swoim zasługom miał również swoją rolę w filmie FNAF, miał tam dosłownie króciutką scenkę jako kelner. Dołko to kolejny legendarny FNAF-owy youtuber, jednakże on bardziej pełnił funkcję takiego, nie wiem, zagranicznego Elevena. On bardziej grał we FNAF-a i ekscytował się wszystkim w jego kwestii, niż robił cokolwiek więcej. Miał też kilka FNAF-owych piosenek, czego część mogła nie wiedzieć, na przykład ja wcześniej tego nie wiedziałem. XOR to postać, która pojawiła się w Ultimate Custom Night, jest po prostu mroczniejszą wersją Didi, która w jednym momencie jest w stanie walnąć ci więcej animatronów do biura niż Didi sama w sobie. Kamera w kuchni. W pierwszym FNAF-ie kamera w kuchni jest nieaktywna. Do kuchni dostać może się Chica i po prostu możemy ją tam usłyszeć, a niekoniecznie zobaczyć. Endo 02 to po prostu kolejna wersja endoszkieletu. W pierwszym FNAF-ie endoszkielety widzimy chociażby na grafice promocyjnej i chyba nigdzie indziej. Natomiast przy okazji dwójki endoszkielet rzekomo rzeczywiście się pojawia i wygląda trochę inaczej. Jest to na tyle popularny design, że raczej wszyscy go widzieliście. RWQFSFASXC, czytaj po prostu Shadow Bonnie. Jest to postać, którą spotkać mogliśmy we FNAF-ie 2 razem z jego kompanem Shadow Freddym, który pojawiał się gdzieś na zapleczu. Natomiast Shadow Bonnie pojawiał się u nas w biurze i wpatrywał się na nas i mógł skraszować nam grę. Stał się on dosłownie żywą legendą FNAF-a 2, a jego pojawienie się sprowokowało powstanie wielu teorii na jego temat, m.in. tych zakładających, że on oraz Shadow Freddy to tak naprawdę dusze pracowników zamordowanych w placówce. Niemniej, no nigdy tego nie potwierdzono. Natomiast w FNAF Worldzie ostatecznie potwierdzono, że jego imię to RWQFSFASXC.
Showtime, nie do końca jestem pewien, jak to zinterpretować. Niemniej najpewniej odnosi się to do występów animatroników na scenie w pizzerii, m.in. chociażby pierwszej trójki bez Foxy'ego w pierwszym FNAF-ie, aczkolwiek jednocześnie możemy podciągnąć pod to różnorakie animacje czy piosenki o tym samym tytule, również powiązane chociażby z pierwszym FNAF-em. Dodatkowo możemy to podciągnąć pod FNAF-a Help Wanted, gdzie znajdował się przycisk Showtime, który jednak nic nie robił, niemniej miał rozsuwać kurtynę i dać nam zobaczyć Showtime trójki animatronów z pierwszej części. Ian i Brayden to po prostu synowie Scotta, Ian i Brayden Cawthon, na przykład testowali jego grę. 1987. 1987 to oczywiście data bardzo ważna dla fabuły FNAF-a. Wtedy miejsce ma chociażby akcja FNAF-a 2, a co za tym idzie The Bite of 87, czyli ugryzienie w 1987. Aczkolwiek jednocześnie w pierwszej części w Custom Night'cie po ustawieniu inteligencji wszystkich animatronów tak, aby tworzyła ona ciąg liczb 1987, otrzymywaliśmy Jumpscare Golden Freddy'ego, co sprowokowało masę teorii w tamtym czasie. Książki. Tak, FNAF ma swoje książki, które tworzą trochę oddzielny kanon. Niektórzy kłócą się, czy one są powiązane z fabułą, czy nie. Ja w nich do końca nie siedzę, ale wyszła tego masa. Shadow Freddy, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to znajomy Shadow Boniego. Obaj pojawiają się we FNAF-ie 2 w ramach swoistego easter egga. It's me, jest to fraza z pierwszego FNAF-a. Pojawiała się m.in. w halucynacjach, jest to ikoniczny tekst dla Freddy'ego Fazbera, przynajmniej z pierwszej części. Markiplier, absolutny final boss FNAF-a ever, nigdy nie będzie nikogo większego. Stworzył najbardziej ikoniczny content z FNAF-a, jaki stworzył ktokolwiek, kiedykolwiek i nikt mu tego nie odbierze. Razem z Matpatem to są dwa absolutne goaty i final bossy, jeżeli chodzi o FNAF-owych youtuberów ever. Nie ma niczego lepszego. Scott Cawthon to jest osoba trochę zdziebko wyżej od Markiplier'a, jeżeli chodzi o goatów we FNAF-ie, bo to twórca gier. Bez niego tych gier by nie było. Nosefong, charakterystyczny dźwięk, który wydaje nos Freddy'ego po kliknięciu na niego na plakacie. Private Room, pokój prywatny, to pomieszczenie FNAF Sister Location, po pójściu do którego chociażby mogliśmy odblokować alternatywne zakończenie gry. Zamiast pójść do Scoping Roomu, mogliśmy po prostu nawalać się z Ennardem do 6 rano oraz sprawdzać, jak wielkimi masochistami jesteśmy, grając w Custom Night'a, który też miał tam miejsce. Golden Freddy to postać bardzo ważna dla całej fabuły serii, chociaż pojawiła się w pierwszym FNAF-ie, w drugim FNAF-ie i była po prostu halucynacją, która namieszała bardzo mocno w fabule i sprowokowała ogromną ilość różnych teorii. Poza tym ma świetny design, zwłaszcza we FNAF-ie 2. The Bite of 87? Ugryzienie w 1987 to wydarzenie, które miejsce miało w listopadzie 87 roku, mniej więcej w trakcie naszej zmiany we FNAF-ie 2, kiedy na przyjęciu urodzinowym ochroniarz stracił płat czołowy po tym, jak jakiś pluszowy pierdolec mu się w niego wgryzł. Następnie chcieli wyjąć zęby z jego czoła, przy czym usunęli mu płat czołowy. Sadkę. Przez lata ludzie obrzucali się gównem z różnej strony, zakładając, kto może być za to odpowiedzialny. Obecnie głównym podejrzanym jest Toy Bonnie. Leon Driskin to animatron z prawdziwego życia, czytaj gościu, który jest odpowiedzialny za tworzenie soundtracków do kolejnych części FNAF-a. JJ, damska wersja Balloon Boya. Halloween Update, generalnie FNAF 4 posiadał update halloweenowy, który w sumie gówno zmieniał. Aczkolwiek mało kto wie, że jedynka także posiadała taki update, między innymi dodana została dynia oraz takie fajne lampki. Do dwójki również dodano dynię. I ta dynia jest okropna, naprawdę. Do trójki też dodano tą brzydką zieloną dynię. I ja nie wiem, czy to jest oficjalne, czy nie, aczkolwiek jeżeli trójka miała swój halloweenowy update, to według tego, co znalazłem na necie, zmieniona została minigierka ze śmiercią Aftona, mianowicie w tej sytuacji spada na niego wielka dynia i to ona go zabija. Dziwne. The Living Tombstone to inne absolutne gołciki, które odpowiedzialne są za tworzenie tych wszystkich ikonicznych piosenek FNAF-owych. Tak swoją drogą, jak dobrze pamiętam, chyba nikt nigdy nie nagrał lepszych FNAF-owych piosenek niż The Living Tombstone, jak tak patrzę wstecz. Nawet ta ich główna piosenka, którą znamy wszyscy, pojawiła się nawet w napisach końcowych filmów FNAF, co chyba mówi naprawdę wiele odnośnie ich legendarności, jeżeli chodzi o to community. Niemniej inni youtuberzy też mieli całkiem spoko piosenki. Pamiętam, że był taki gościu, ale czekaj stary, nie pamiętam jak on się nazywał, ale on miał taki stary banger, jak miałem 12 lat, ja się tak stary bujałem do tego. No spoko, nie? Ale kurwa to jest dziwne, bo szczerze, osobiście jak miałem nagrać piosenkę z FNAF-a, to... Stary, nie wiem stary, to co mega mnie tutaj gdzieś kuje w oczy, to sam fakt, że masz tutaj tekst, który jest mega poważny w tych piosenkach i on jest related do FNAF-a, który w sumie nie jest zbyt poważny i bardziej można z niego cisnąć bekę, a ktoś śpiewa na poważnie tekst FNAF-owy, ale i tak są to mega fajne
gdzieś tam elementy dzieciństwa i jest to spoko, ale teraz, jak jestem starszy, to mnie mega gdzieś tam razi, nie? Ale dajcie nam w komentarzach, co wy o tym sądzicie, czy macie podobne zdanie w tej kwestii, czy może jednak nie do końca. Tymczasem przejdźmy może trochę dalej, ale tak czy tak, The Living Tombstone to są szefy i oni mają najlepsze bangery, jak chodzi o FNAF-a ever, stary, kiedykolwiek. Śpiewający Foxy, generalnie w jedynce Foxy ma swoją piosenkę, dom-di-dom-di-dom, i w sumie tyle. William Afton to jest po prostu imię Purple Guy'a, imię mordercy. Kluczowa postać dla całego FNAF-a, gościu, który zabił piątkę dzieci. Albo więcej, nie wiem. Marionetka kontra kukiełka. To odnosi się do bifu, ponieważ część społeczności FNAF-a marionetkę nazywa marionetką, inna część kukiełką, część marionet, inna część puppet. I tak się kłócą o to, bo o ile jest jakikolwiek sens. Sam mam wrażenie, że w wersji angielskiej za granicą oryginalnie przyjęło się puppet, aczkolwiek na przykład w Polsce już mówi się marionetka. Mam wrażenie, że akurat u nas mniej osób używa sformułowania kukiełka. U nas jest marionetka, nie ma pupetki czy coś. FNAF 2 jest prequelem, początkowa teoria, a następnie fakt, że dwójka dzieje się przed jedynką, a dokładniej 6 lat przed jej akcją, bo w 1987 roku. Toxicometer? Generalnie przed wyjściem FNAF 2 w kilku leakach gry mogliśmy zobaczyć pewną mechanikę, która ostatecznie do finalnej wersji gry nie trafiła. Miała ona ograniczać nasz czas z założoną maską Freddy'ego. Im dłużej mielibyśmy ją na sobie, tym toksymetr wskazywałby coraz wyższe wartości, które w końcu, jeżeli toksymetr wypełniłby się w 100%, prowadziłoby to do game overu, czytaj, do naszej śmierci. Niemniej ostatecznie trafiło to do gry, gdyż myślę, że byłoby to po prostu zbyt skomplikowane i przekombinowałoby już i tak dość złożoną rozgrywkę. Wygląd pierwszego endoszkieleta, o tym wspomniałem już wcześniej, jeżeli chodzi o grafikę promocyjną pierwszego FNAF-a, to tam widzimy endoszkieleta, który wygląda tak. I on nie wygląda na kogoś strasznego, kto chciałby ci odgryźć płat czołowy, a bardziej jak ziomek, który wbija ci na chatę, żeby naprawić ci lodówkę czy coś. Natomiast nie do końca można to powiedzieć o jego wyglądzie, chociażby na tym obrazku, gdzie akurat wpatruje się w kamerę i już nie wygląda na przyjaznego kolegę, tylko na coś dużo gorszego. I to jest tak jakby jego drugi, pierwszy design? Dodatkowo w trailerze gry Bonnie ściąga swoją głowę, swoją maskę, swoją twarz i wówczas możemy zobaczyć właśnie endoszkieleta wpatrującego się w kamerę. Akurat do gry to nie trafiło, a szkoda, aczkolwiek w dwójce w miarę do tego nawiązano. Drama Scotta. Generalnie Scott w 2021 roku wpakował się w pewną dramę, która sprowokowana została przez jego nie do końca popularne poglądy i ostatecznie doprowadziła do jego przejścia na emeryturę, na którą tak de facto moim zdaniem nie przeszedł, bo dalej gdzieś tam w tym FNAF-ie siedzi i chociaż już nie jako ten main ziomek od FNAF-a, to dalej pomaga innym osobom. Jest aktywny w życiu serii. Trollerskie gry. Generalnie Scott kilkukrotnie starał się trollować fanów i zdecydowanie mu to wychodziło, puszczając takie gry jak na przykład wczesna wersja FNAF 3, która jednak nie była FNAF 3, albo kilka innych troli. Generalnie FFPS od początku był trollem, gdyż miała być to zwykła, tania, niezobowiązująca gierka, a ostatecznie okazało się być czymś dużo, dużo większym i ważniejszym dla serii. Cheaper and Sons Lumber Co. To jest generalnie poprzednia gra Scotta opowiadająca o cheaperze. Generalnie to miała być gra dla dzieci, aczkolwiek z kilometra widać, jak bardzo prosta droga dzieliła cheapera a pierwszego FNAF-a. Nawet spójrzcie na jego mordę i spójrzcie na mordę Fryderyka. Oni są kuzynami, jak w mordę strzelił, stary, nie? Kira, a dokładniej Kira Bryn Risley, jest to współautorka oryginalnej trylogii książek FNAF, tej, która zawierała The Twisted Ones czy Srebrne Oczy. Twisted Chica to właśnie pewna wersja Chiki wspomniana w The Twisted Ones, której wygląd jest dość mocno posrany i mam wrażenie, że to jest taka kontynuacja jej wyglądu z FNAF 4. Dosłownie jest to Nightmare Fredbear, ale to Twisted Chica. Jim Sterling to youtuber, czy też na przykład krytyk growy, który swego czasu nagrał właśnie na temat Cheapera, czyli poprzedniej gry Scotta, i mocno ją skrytykował, twierdząc, że na przykład postacie tutaj wyglądają jak straszne animatroniczne zwierzęta, co oczywiście było sporym kopem dla Scotta, który następnie stworzył FNAF-a. Później Jim nagrał jeszcze kilka filmów o kolejnych grach oraz o jego dramie w 2021 roku i w sumie to tyle, nic zbytnio ciekawego. Fredbear w Ultimate Custom Night. Generalnie w Ultimate Custom Nightie tuż obok Nightmare Fredbeara znajduje się też oryginalny Fredbear, ten rzeczywisty bez nightmare'owej wersji. Dezura to najpewniej odnosi się do tego, że pierwszy FNAF ma dwie daty wydania. Pierwszą 8 sierpnia 2014, drugą 18 sierpnia 2014. Niemniej taki stan rzeczy występuje przez to, że dopiero 18 sierpnia 2014 roku gra pojawiła się na Steamie. Wcześniej po prostu dostępna była w innym miejscu. Sparky the Dog to domniemany animatron, który miał wystąpić w pierwszym FNAF-ie i przez 9 lat absolutnie mało kto w niego wierzył, gdyż była to swoista legenda pierwszego FNAF-a, że niby Sparky jest tam faktycznie obecny, a tak naprawdę nie. Aczkolwiek wszystko zmieniło się w momencie, kiedy Sparky pojawił się w filmie FNAF jako easter egg, leżąc na zaplecu.
meczu, dosłownie. W związku z czym tutaj pojawia się pytanie, czy Sparky faktycznie pojawił się w tym pierwszym FNAF-ie, czy być może po prostu ludzie podchwycili temat i umieścili go w filmie FNAF po tym, jak nagrałem shortsa na ten temat, bo to była ich jedyna inspiracja. Nie mogło być innej. Film FNAF. Generalnie starali się zrobić film FNAF przez 9 lat i w 2023 roku wyszedł, a niedługo wyjdzie dwójka. To jest dość spora historia, którą omówiłem na przykład w tym filmie i w kilku innych również omówiłem cały film FNAF. Rozłożyłem go dosłownie na czynniki pierwsze, polecam zobaczyć. Scott podkłada głos Fungajowi. Generalnie w jedynce, dwójce, trójce to Scott tak naprawdę podkładał głos pod postać Fungaja. Naprawdę niesamowite zaskoczenie. Płeć Mangle. Ludzie przez długi czas kłócili się, czy Mangle jest mężczyzną, czy kobietą. Dyskusje na ten temat trwają do teraz, a ja zapytam was po prostu o zdanie w komentarzach. Aczkolwiek i tak przecież wszyscy wiemy, że płeć Mangle to... Tak, tak, tak. CD Plus to kombinacja klawiszy, która pozwala ci zeskipować noc we FNAF-ie. Aczkolwiek patrząc na Reddita nie jestem pewien, czy to dalej funkcjonuje, czy nie, ale pewnie tak. Freddy w damskiej toalecie. W pierwszym FNAF-ie, kiedy Freddy się uaktywnia, w pewnym momencie może on pójść do damskiej toalety w momencie, kiedy idzie do nas. I możemy to zobaczyć na kamerach. Ludzie bardzo często zadawali sobie pytanie, dlaczego Freddy jest w damskiej toalecie. Aczkolwiek to nie jest odpowiednie pytanie, jakie powinni zadać, ponieważ powinni raczej spytać, czemu oni nie są z nim w tej łazience. Minigierki po śmierci. W FNAF-ie 2 po naszym zgonie istniał cień szansy, że po śmierci będziemy mogli zagrać w pewną minigrę, jedną z kilku. I każda z nich przedstawiała jakieś ważne dla fabuły wydarzenie. Takie chociażby morderstwo córki Henry'ego, jeszcze nie wiedząc, że to córka Henry'ego, przed drzwiami pizzerii. Czy na przykład wsadzenie ciał dzieci do kostiumów animatronów przez marionetkę. W grach tych były naprawdę malutkie szczególiki, które sprawiały ogromną trudność fanom. Między innymi kolor mordercy, czemu jest fioletowy, a czemu jest różowy, a może było ich dwóch? Albo chociaż pojawienie się Golden Freddy'ego jako piątego dziecka, które nie otrzymało maski, a następnie jego jumpscare. To były dobre czasy. Sister Location ma miejsce pod FNAF-em 4. Kiedy znajdziemy się w private roomie we FNAF-ie Sister Location, jeżeli na klawiaturze numerycznej na ścianie wklepiemy cyfry 1983, to na znajdujących się tu monitorach pojawi się widok z kamer, które przedstawiać będą pokoje z FNAF-a 4. I to jest naprawdę mega mocna rzecz, która naprawdę łączy FNAF-a 4 z Sister Location. Stąd pojawiło się bardzo wiele teorii, niemniej powszechnie przyjmuje się, że William Afton przez te kamery podglądał to, co robi jego syn. Możliwe na przykład, że założył je po śmierci młodszego syna, no kto wie. Niemniej z tego właśnie wykiekłowała teoria, że cała osiostrzana lokacja znajduje się właśnie pod domem z FNAF-a 4. Naprawdę interesująca teoria. Obskurna grafika. Generalnie jak chodzi o wszystkie FNAF-y, za wyjątkiem tych ostatnich, których grafika była aż zbyt mocno przystosowana pod coś przyjaznego dziecięcemu odbiorcy, posiadały naprawdę mroczną, obskurną, brudną, brzydką grafikę. I nie mówię tutaj po to, żeby Scottowi jakkolwiek ubliżyć, niemniej tak, to było brzydkie, aczkolwiek utrzymywało nieoceniony, niezastąpiony klimat, którego żadna kolejna część po tym, jak Scott odszedł od tego klimatu znanego chociażby z pierwszych trzech części, już nie miała. Generalnie po prostu wylewa się stamtąd ten smród pizzerii lat 80. Na każdym kroku właśnie czuć tam to coś dziwnego. I wszystko to potęguje niezastąpiona oprawa graficzna. Prosta, ale bardzo dobra. Jumpscare plus trapa we FNAF-ie Help Wanted. Generalnie we FNAF-ach Help Wanted w jedynce oraz w dwójce otrzymujemy prezenty po ukończeniu albo każdej nocy, albo każdego zadania. I w jedynce jesteśmy w stanie otrzymać prezent, który nie posiada zawartości, poza nagle spawnującym się plus trapem, który nas jumpscare'uje. Jest to na tyle poważny jumpscare, że nie jest on jakimś trollem, jak chociażby jumpscare Cupcake'a, a on faktycznie nas zabija, co sprawia, że jest aż tak szczególny. Długie historie Mr. Hippo. W ocenie znajduje się postać znana jako Mr. Hippo, która jeżeli nas zabije i zjumpscare'uje, będzie wygłaszać długie, nużące monologi opowiadając jakieś historie ze swojego życia. I to może ciągnąć się dosłownie w nieskończoność. W gruncie rzeczy w pewnych etapach być naprawdę strasznie frustrujące i irytujące. Halucynacje z marionetką. W kwestii FNAF-a 2 istnieje bardzo mały cień szansy, zasadniczo wcześniej była to po prostu teoria, wedle której w momencie, kiedy przez bardzo długi czas nie nakręcimy music boxa, marionetka wyjdzie ze swojego pudła, a następnie będziemy mogli zobaczyć ją na konkretnych kamerach, na korytarzach, jak ta zmierza w naszym kierunku, aby nas zjumpscare'ować. NFT. Swego czasu w zamierzchłym 2021 roku miejsce miała jeszcze inna drama Scotta, kiedy community FNAF-owe wyczuło, że Scott ma zamiar wykorzystać FNAF-ową licencję w taki sposób, aby stworzyć następnie NFT, które w tamtym czasie było naprawdę bardzo popularne i
mogły sięgać bardzo olbrzymich sum pieniędzy. Jednakże po absolutnej eskalacji dramy i po tym, jak ludzie absolutnie się zestrali, Scott uznał, że on to w sumie żadnego NFT jednak nie robi i ostatecznie żadnego FNAF-owego NFT nie było i to chyba bardzo dobrze. Save Them. Jest to jedna z minigierek z FNAF-a 2, w której gramy oryginalnym Freddym, który jeszcze znajduje się w pierwszej pizzerii Freddy'ego Fazbera. I zaobserwować możemy tutaj następstwa pierwszych morderstw. Między innymi animatrony leżące w plamach krwi, czy chociażby ciała dzieci leżące na podłodze. Ogólnie na całej mapie jest 5 ciał dzieci. Czy można bardziej stwierdzić, że dusz czy coś? Leaky od Funko. Generalnie Funko to międzynarodowa firma, która wydaje figurki Funko Pop, które musicie znać. I oni wypuścili właśnie masę figurek powiązanych z Five Nights at Freddy's, które przedstawiają konkretne postacie z już znanych nam części gry, ale również i tych w danym czasie nieznanych. Jeszcze przed premierą Security Breach'a ludzie w Funko zlikowali nazwy, imiona animatronów, które wystąpią w Security Breach'u jeszcze zanim poznaliśmy ich faktyczne imiona. Wtedy już wiedzieliśmy chociażby o Roxanne Wolf czy Glamrock Freddy'm, jeszcze nie wiedząc, że oni się tak nazywają. I co ciekawe, to nie była jedyna tego typu sytuacja, ponieważ całkiem niedawno mogliśmy być obserwatorami bardzo podobnego zdarzenia. Otóż mniej więcej po premierze Security Breach Ruin miejsce miały kolejne leaky od Funko, które przedstawiły nam nowe postacie, których jeszcze wcześniej nigdy nie widzieliśmy. Takie jak Balon Foxy, Balon Freddy, Balon Bonnie, Balon Chica, Circus Foxy czy Circus Freddy. I na ten moment do końca nie wiemy, do czego tak naprawdę odnoszą się te postacie tak w 100%. Niemniej możemy być pewni, i to absolutnie pod każdym względem, że powstaje kolejna część FNAF-a powiązana z karnawałem czy też cyrkiem. Jak możecie zauważyć, motyw karnawału i cyrku w ostatnich częściach FNAF-a pojawia się bardzo, bardzo często. Tak naprawdę w każdej wydanej w ostatnim czasie grze mamy nawiązanie do tej kwestii, więc możemy być pewni, że mniej więcej po wyjściu Into the Pit otrzymamy kolejną grę. Tylko nie. I mam wrażenie, że ten nowy FNAF może być naprawdę całkiem ciekawy i może trochę bardziej nawiązywać do klimatu starszych części, niżeli tych nowych, bo ta lepsza atmosfera by się tu przydała. I mam wrażenie, że jeżeli w tej nowej grze pojawiają się kostiumy typu to z Ruina, a nie jakieś gówno, które było w tych ostatnich częściach, oczywiście żartuję, nie, ale opisuję mniej więcej to, jak to mi się kojarzy, to może być ciekawie. Naprawdę zobaczyłbym coś nowego ze starym klimatem w tych grach, a niekoniecznie nowe, futurystyczne rzeczy. Myślę, że byłoby z tym lepiej i mam nadzieję, że ten cyrk, czy tam karnawał, czy cokolwiek, faktycznie będzie bardziej nawiązywać do tego, że będzie w końcu kuźwa straszny, bo nie podoba mi się stary. 395248. Jest to kod, który pojawia się w jednej z minigier we FNAF-ie 3. Dokładniej w tej po nocy trzeciej. Jeżeli wklepiemy ten kod na klawiaturze numerycznej, która tak naprawdę jest kafelkami w naszym biurze na ścianie, jakkolwiek to nie zabrzmi, otrzymamy dostęp do tej minigry. Również w jakimś stopniu łączy się to z kolorami. I właśnie ten numer oznacza kolor taki ciemnozielony, bardziej springtrapowy. Niemniej po odwróceniu tego do 842593 da nam to kolor fioletowy. Przynajmniej bardzo zbliżony do fioletowego, co oczywiście oznacza purple guy'a kogo. Niebieskie oczy baby. Po wyjściu w FNAF Sister Location pojawiło się kilka dyskusji odnośnie koloru oczu baby. Generalnie ludzie zwracają uwagę na to, że w samej grze ma ona zielone oczy, niemniej w minigrach ma te oczy niebieskie. To sprowokowało niezliczoną ilość teorii odnośnie baby. Między innymi właśnie kolor niebieski połączono z okiem Ennarda, które możemy zobaczyć na jego modelu pozbawionym maski. Przez co pojawiają się teorie, że tak naprawdę baby z minigry to baby, w której środku znajdował się Ennard i że to on tak naprawdę jest odpowiedzialny za śmierć Elizabeth. Niemniej, no to są już tak dziwne teorie, że ciężko trochę w to wchodzić, mając z tyłu głowy, że być może nawet sam Scott nie ogarnął właściwie, co on tu odwala. Być może małym misklikiem kolorystycznym sprowokował całkiem sporo teorii, ale to jest stary świetny ruch marketingowy, jak o to chodzi, Jezu. Historia Candy Cadeta. W FPS-ie pojawia się postać znana jako Candy Cadet, która po prostu ma ci opowiedzieć kilka milutkich, fajnych historii. Niemniej, kiedy już go wysłuchasz, to okaże się, że to są dużo mroczniejsze rzeczy, niż mogło ci się wydawać. Dowiesz się na przykład o martwych dzieciach, zszywaniu ciał tych dzieci, o chłopcu, który posiadał węża i znalazł 5 kotków. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Gosiu pojawia się również we FNAF Ruin i w Help Wanted. W dwójce też, z tego co kojarzę. I za każdym razem ma do powiedzenia kilka ciekawych bądź nieciekawych rzeczy. Springtrap w gazecie. To odnosi się do pojawienia się Springtrapa w gazecie, którą zobaczyć możemy po zakończeniu FNAFa 3. W sumie ta gazeta jest zakończeniem, jakby nie patrzeć. Która to informuje o pożarze Fazbear's Fright, który na zawsze zniszczył tę placówkę. I sugeruje również, że Springtrap zginął w tym pożarze. Jednakże po rozjaśnieniu obrazka dowiemy się, że tak naprawdę nie, ponieważ znajduje się on na tym zdjęciu i okaże się, że wróci.
no, wrócił tak jakby, ale może przemilczmy ten wyglądek na razie. Paper Paws to są trzy postacie, które wisiały na ścianie we FNAF-ie 2. Zaczynały jako po prostu element otoczenia, a później stały się czymś więcej i chociażby w Help Wanted 2 znajduje się z tym mała minigierka. Big Bug to był ziomek, który prowadził swego czasu kanał na YouTubie, gdzie wstawiał kilka filmów z FNAF-a i jako pierwszy w całym internecie opublikował swoje przejście 4.20, czyli tego najtrudniejszego trybu w całym pierwszym FNAF-ie. Niekoniecznie był on pierwszą osobą na świecie, która to zrobiła, bo być może ktoś zrobił to wcześniej i po prostu nie wrzucił swojego przejścia do internetu, aczkolwiek powszechnie uważa się, że to jest właśnie ta pierwsza osoba, która mogła to zrobić, albo przynajmniej jedna z pierwszych. Scott nawet zostawił mu komentarz pod tym filmem, w którym stwierdził, że nawet nie przeszło mu przez myśl, że przejście 4.20 jest w ogóle możliwe, bo nawet on nie był sobie w stanie z tym poradzić. To było mocno historyczne wydarzenie, jakby nie patrzeć. Piąte dziecko. Jak wiemy, Purple Guy zabił piątkę dzieci, a tym piątym przez bardzo długi czas była dusza, która znajdowała się w Golden Freddy'm. Później wszystko zeszło na to, że są w nim dwie dusze i tak dalej, no spore pierdololo generalnie. Aczkolwiek najdosłowniej piąte dziecko odnosi się do minigierki z FNAF'a 2, tej znanej jako Give Gifts, Give Life. Kiedy jako marionetka nakładamy maski konkretnych animatronów na konkretne dzieci i na chwilę przed końcem minigierki na ekranie na samym środku pojawia się piąte dziecko, które nie otrzymało żadnej maski, a potem miejsce ma jumpscare Golden Freddy'ego. To też sprowokowało masę teorii swego czasu i było naprawdę ważnym wydarzeniem dla fabuły, chociaż wygląda na bardzo minimalistyczne. Red screeny to niepokojące obrazki, które obserwować mogliśmy w drugim oraz trzecim FNAF-ie. Generalnie po uruchomieniu gry, ewentualnie po naszej śmierci, na ekranie na kilka sekund pojawiały się te niepokojące obrazki konkretnych animatronów, takich jak chociażby Wilfred Freddy, Wilfred Foxy czy Toy Bonnie w dwójce, czy oczywiście Springtrap wyrywający sobie głowę w trójce. Były to ciekawe, aczkolwiek bardzo niepokojące easter eggi i naprawdę ubolewam nad tym, że już nigdy więcej w przyszłości to nie wróciło, a to był naprawdę świetny pomysł i cudowny patent. Toy Chica w biurze. We FNAF-ie 2 Toy Chica oraz Toy Bonnie oboje przychodzą do biura za pomocą wentylacji i bronić przed nimi musimy się, zakładając maskę Freddy'ego. Niemniej w grze nie znajduje się nic, co jakkolwiek sugerowałoby, że Toy Chica znajduje się w biurze. Mamy oczywiście przechodzącego Boniego, ale Chiki samej w sobie nie ma. Możemy zobaczyć ją tylko i wyłącznie albo w lewym wencie, albo od czasu do czasu może stać w korytarzu na wprost. Odcisk dłoni na twarzy Freddy'ego. To jest teoria pochodząca jeszcze z okresu 2014-2015, kiedy to ludzie, poszukując elementów zaczepienia jakichś elementów fabularnych, doszukali się odcisku dłoni na mordzie Freddy'ego. I z tego powstały dwie teorie. Po pierwsze, odcisk na mordzie zrobił Fongai w momencie, kiedy umiera. Jego śmierć słyszymy przy okazji nagrania głosowego przy nocy czwartej w pierwszym FNAF-ie. Wtedy słyszymy, że rzuca się na niego Freddy. I ludzie powiązali to w taki sposób, że Fongai tak naprawdę bronił się przed Freddy'im, próbując go odepchnąć, odciskając dłoń na jego mordzie. Z drugiej strony pojawia się jeszcze druga teoria, że odcisk ten zrobiło dziecko bawiące się z Freddy'im. Ale umówmy się, ta pierwsza teoria jest lepsza po prostu. Lady Fizzy. To jest osoba odpowiedzialna za rysunki do kilku książek oraz komiksów FNAF-a, wokół której swego czasu miejsce miała ogromna drama związana z jej transfobicznymi wiadomościami i wpisami w internecie. To jest generalnie mega stara i na tyle zawiła drama, że nie wiem, czy w ogóle jest sens to tak w 100% przedstawiać. Aczkolwiek z jej strony pojawiło się napisanie historii, w której Purple Guy, czytaj William Afton, gwałcił dzieci przed ich zamordowaniem i swoje fantazje wylewała m.in. poprzez fanarty czy fanfiki. Ostatecznie Lady Fizzy została skancelowana i już do produkcji kolejnych rzeczy z FNAF-a nie wróciła. Wygląda na to, że ludzie do tej pory tejże dramy nie zapomnieli. Fazbear Fanverse Initiative. To była niesamowita inicjatywa, którą Scott Cawthon sfinansował w 2020 roku. I to właśnie dzięki niej ujrzeć mieliśmy tak niesamowite fangamy FNAF-a jak Pop Ghost Evergreen, który dalej nie wyszedł, mimo 4 lat od startu inicjatywy. Five Nights at Candy's 4, które nadal nie wyszło, mimo 4 lat od startu inicjatywy i nawet nie dostaliśmy głupiego trailera. Dostaliśmy dosłownie malutki leak gameplayu, który wygląda zajebiście i niesamowicie i lepiej od wszystkiego, co dostaliśmy we FNAF-ie od, kurde, nie pamiętam kiedy. I dosłownie nikt o tym nie mówił, a gra do tej pory nie wyszła, a mogła być czymś niesamowitym. Dodatkowo dostaliśmy kilka naprawdę niesamowitych teaserów, które mnie na przykład bardzo podhypowały na samą grę. Czy w końcu informacja, że całość miałaby być utrzymana w konwencji FNAF Theater Location, czyli IMO, najlepszej jaką FNAF dał nam kiedykolwiek. Nigdy później nie było gry w tym stylu, która byłaby na tyle dobra. A myślę, że Five Nights at Candy's 4 mogłoby to przebić, ale niestety minęły 4 lata i cisza. Dodatkowo dostać mieliśmy nowe DJ of Creation. W oryginalnej części nigdy za bardzo nie siedziałem, ale to, o Jezu, wygląda cudownie. No i dalej jeszcze nie wyszło. One Night at Flamptis, które jako jedyne z tego całego projektu wyszło. Czy w końcu FNAF
plus, który jest bardziej minus, bo nie wyjdzie. Bo twórca zamiast pracować nad swoją grą i ją wypuścić w miarę grywalnym stanie, stwierdził, że on to w sumie woli sobie grać w gry na streamach i gry swojej nie wypuszczać. Ostatecznie wyszła z tego drama. Nawet nie pamiętam, co tam chodziło, naprawdę. Aczkolwiek gra ostatecznie została skancelowana i to jest ogromna strata, bo co jak co, ale FNAF Plus to był najbardziej hype'owany projekt z całej tej inicjatywy i jest naprawdę niewyobrażalną stratą, że nigdy tej gry nie ujrzymy, bo to mogło być coś naprawdę świetnego. I może nawet mogłoby wytyczyć nowy kierunek dla kolejnych gier serii. Niestety jednak, co by się stało, gdyby ta gra wyszła? Myślę, że się nie dowiemy. Jak na razie, niestety, z bólem serca muszę przyznać, że inicjatywa okazała się dość sporą porażką. Bo jeżeli zapowiadasz niesamowity projekt we FNAF-ie, kuźwa 4 lata temu, i przez te 4 lata nie poczyniasz żadnych konkretnych postępów, jeżeli wychodzi tylko jedna gra i kilka arcade'ów, w które nikt nie gra, to coś jest kurwa nie tak. Piąty pasek zużycia baterii. W pierwszym FNAF-ie do dyspozycji mamy 100% baterii i poprzez różnokolorowe paski od zielonego do czerwonego obserwować możemy zużycie tej energii. I oczywiście im więcej rzeczy mamy włączonych, tym energia będzie schodzić szybciej, a zużycie będzie większe. Na przykład odpalenie świateł i zamknięcie obu drzwi i włączenie kamer. Jeżeli tak zrobicie, dosłownie na ułamek sekundy pojawi się piąty pasek zużycia energii, który równie szybko zniknie, ponieważ w momencie załączenia kamer światła wyłączają się. Szczerze, bardzo ciekawe, nie wiedziałem o tym wcześniej. Maska Vanessy. Generalnie w DLC-ku Curse of Dreadbear do FNAF Help Wanted pod sam koniec odnajdujemy maskę Vani i zakładamy ją na siebie i gramy w tej grze Vanessą. I to jest oczywiście jedynym, najbardziej oczywistym potwierdzeniem na to, żeby powiedzieć, że Vanessa i Vani to jest ta sama osoba. A mimo to wciąż znajdowało się wielu niedowiarków, którzy kłócili się, że przecież Vanessa i Vani to nie ta sama osoba. Bo przecież w jednym nieoficjalnym zakończeniu widzimy, jak Vani umiera, a Vanessa na nią patrzy. I to jest prawdziwa analiza, bo Vanessa to nie Vani, jestem pewien. Ostatecznie wiem, że cię powtarzam, ale Vanessa to Vani. Kropka. Marionetka we FNAF-ie 1. Jak dobrze wiecie, marionetka nie pojawia się w pierwszym FNAF-ie, aczkolwiek we FNAF-ie 2. Zobaczyć możemy kilka cutscenek, które miejsce mają w pizzerii z pierwszego FNAF-a, co widzimy po modelach animatronów, które pojawiły się tylko i wyłącznie we FNAF-ie 1, które miejsce ma w 1993 roku. W cutscenkach tych widzimy widok z oczu Freddy'ego, że to rozgląda się po main stage'u i w pewnym momencie pojawia się marionetka, która patrzy mu głęboko w oczy. Szczerze nie do końca wiadomo, co właściwie miało to znaczyć, aczkolwiek mocno sugeruje to, że we FNAF 1 znajdowała się również marionetka. Co do tego pojawiało się również kilka innych teorii, które porównywały wygląd marionetki z dzieciakami, które pojawiają się na co niektórych plakatach w ramach halucynacji. Widzimy tam otóż zapłakane dzieci, które są dość mocno do marionetki podobne. Fredbear and Friends 1983. To jest nazwa programu, bajki, w której centralną postacią był właśnie Fredbear, którą zobaczyć możemy na telewizorze w minigrach we FNAF 4. Białe oczy Wilfred Boniego. Generalnie w FNAF 2 pojawia się postać Wilfred Boniego, która przez większość czasu ma oczy w kolorze czerwonym. Niemniej na konkretnych kamerach i m.in. w wentylacji, jego oczy zmieniają kolor na białe. W menu głównym zresztą również ma białe oczy. Niekonsekwentność w guzikach. Jakkolwiek to nie zabrzmi, we FNAF-ie 4 postacie Nightmare Fredbeara oraz Nightmare Balloon Boya mają na sobie guziki, które jednak non-stop zmieniają swoje kolory. Czasem mogą być czarne, czasem białe, a czasem czarno-białe. Ciężko jest to logicznie wytłumaczyć poza jakimś błędem, który Scott mógł popełnić w trakcie robienia gry. Życia. Jest to niewykorzystana mechanika, która była w planach Scotta do pierwszego FNAF-a, aczkolwiek ostatecznie nie skończyła w finalnej wersji gry. Generalnie we wczesnym gameplayu, który Scott opublikował na YouTubie, po uruchomieniu nocy poza standardową informacją o godzinie oraz danej nocy pojawia się jeszcze informacja o życiu. Mamy ikonkę ludzika, a obok jedynkę, co oznacza, że graczowi zostało ostatnie życie, co nie do końca wiadomo, jak mogło działać. Aczkolwiek ostatecznie myślę, że dobrze, że to nie trafiło do ostatecznej wersji gry, bo mogłoby dość sporo namieszać. W plikach FNAF 3 również znajduje się coś takiego. Tam gracze znaleźli również ikonkę ludzika oraz napis życia. Aczkolwiek to też na szczęście nie zostało nigdzie wykorzystane. Designy z bety dla Funtime'ów. W Sister Location zobaczyć możemy poprzednie wersje Funtime Freddy'ego oraz Funtime Foxy'ego. Jak nazwa wskazuje, jeszcze z bety gry, kiedy to na przykład Funtime Freddy nie miał przy sobie bonbona. A dodatkowo oboje co nieco różnią się kolorystycznie. Nic nadzwyczajnego, ale warto o tym wiedzieć. Jeżeli już dotykamy takiego tematu, warto również wspomnieć o innej wersji Fredbeara, który jeszcze zanim stał się oficjalnym Fredbearem, jakiego znamy i nienawidzimy, kolorystycznie bardziej nawiązywał do Nightmare Freddy'ego, był ciemniejszy. A co za tym idzie, myślę, że mniej straszny od tego ostatecznego. Generalnie podobnych designów jest minimalnie więcej, ale nie są one jakkolwiek interesujące. Smike.
Smike to legenda. To jest gościu, który miał pierwszą oficjalną dramę w całym świecie, w całej historii FNAF-a. I to dramę o najgorszą i najgłupszą rzecz, jaką możecie sobie wymyślić. Swego czasu nagrywałem shortsa na jego temat, niemniej powiem to ponownie. Smike był youtuberem, który praktycznie jako pierwszy nagrywał FNAF-a, a przynajmniej jakieś fakty i ciekawostki o FNAF-ie, które no niekiedy były po prostu głupie i trochę na siłę. Jednocześnie w swoich filmach wykorzystywał fanarty z FNAF-a bez pytania o pozwolenie ich oryginalnych twórców. Oraz co absolutnie zdumowało jego i jego karierę, Smike swego czasu przyznał się, że on nigdy we FNAF-a nie grał. Nie wie, jak w to się gra. A wszystkie ciekawostki, które prezentował, brał tak naprawdę z innych miejsc w internecie, a nie szukał ich samemu. I szczerze mówiąc, aktualnie mam wrażenie, że to jest trochę częściej występujące zjawisko, że dany twórca sam nie wie, o czym mówi, a ogarnia to z informacji, których nie odnalazł sam, tylko zostały już przygotowane przez kogoś innego. Ewentualnie w co niektórych przypadkach po prostu powtarza to, co powiedział ktoś inny, oglądając jego filmy i nagrywając swój własny. Z własnych obserwacji zauważam, że jeżeli chodzi o znaczącą większość, i to nie mówię tylko o tym polskim YouTubie, bo za granicą mamy dość podobne zjawisko, ale na dużo mniejszą skalę, to oni wszyscy brzmią tak samo, mówią tak samo, imitują tego samego twórcę. Ogólnie jak tak sobie patrzę z boku na ten polski FNAF-owy YouTube, to jest człowieku bagno, nie? Bije natomiast do tego, że Smike został skancelowany za swego rodzaju przewinienie, które obecnie raczej nie jest jakkolwiek rozpatrywane jako przewinienie. I porównując do kilku ekstremalnych przypadków, takich jak na przykład 90% polskiego FNAF-owego YouTuba, to Smike nie zrobił aż tak dużo złych rzeczy. Więc XD trochę, jak bardzo czasy się zmieniły. Ale wtedy, kiedy ludzie się o tym dowiedzieli, Smike został zgrillowany. Ludzie absolutnie znienawidzili go za to, a szczerze, to skala jego przewinienia nie była aż tak mocna, patrząc na dzisiejsze realia. Co interesujące, nawet w pewnym momencie Mandzio czerpał bardzo mocne inspiracje od Smike'a i mam wrażenie, że nikt o tym nigdy wcześniej wam nie powiedział. Ponieważ patrząc na te stare filmy FNAF-owe Mandzia, to widać tam kilka mocnych podobieństw względem filmów Smike'a. Znaczy jeszcze, że nie na wszystkich filmach Mandzia, a tylko na co niektórych tych powiązanych na przykład z ciekawostkami o FNAF. Trzeba też przyznać, że później ten styl miniaturek został zmieniony, ale swego czasu na kanale Mandzia pojawiały się miniaturki, które przedstawiały model animatrona tuż obok napisu albo top 10, albo top 5. Co było całkiem podobne do miniaturek Smike'a, które również przedstawiały model animatrona, głównie jego mordę właśnie, podobnie jak u Mandzia. Tuż obok napisu typu top 10, napisanego dokładnie tą samą czcionką, który to zazwyczaj był podświetlony konkretną barwą, a na całą miniaturkę nałożony był specyficzny filtr imitujący swego rodzaju ruch. U Mandzia te miniaturki były bardzo podobne, niekiedy to podświetlenie się tam znajdowało, niekiedy nie. Niemniej Mandzia wykorzystywał rendery animatronów oraz czcionkę w bardzo podobny sposób. Jeżeli chodzi o montaż, te filmy również były bardzo, bardzo podobne. Treściowo te filmy również są mega podobne do siebie, niemniej pamiętajmy, że mówimy tutaj o naprawdę wąskiej niszy tematycznej. Czyli topkach ciekawostek o FNAF z okresu 2014-2016. Uważam, że o kradzieży kontentu nie ma tutaj mowy, właśnie ze względu na ograniczenia tej niszy tematycznej. Jeżeli mielibyśmy myśleć w dokładnie ten sam sposób, to teoretycznie ja też podpierdoliłem cały film od zagranicznego youtubera, bo omawiam ten sam iceberg, niemniej robię to w swój sposób. Co tak samo jak w przypadku Mandzia i Smike'a nie jest jakkolwiek równoznaczne z kradzieżą. Sam po prostu zwracam uwagę na bardzo silne podobieństwa między ich filmami. Niekoniecznie pod względem treści z powodu ograniczeń niszy tematycznej. Niemniej pod względem formy i wykonania, która jest podejrzanie podobna. Czytaj, tak jak wymieniłem, niemal identyczny styl miniaturek z wykorzystaniem dokładnie tej samej czcionki i tego samego ułożenia elementów na miniaturkach. Samego stylu prowadzenia odcinków, czy na przykład niekiedy odwoływania się Mandzia do postaci Smike'a u siebie. Nie oskarżam tutaj nikogo o kradzież, tylko o bardzo silną inspirację, której z moich obserwacji nigdy jeszcze nie wypunktował pomimo prawie 10 lat od wyprodukowania tamtych filmów. Jeżeli ktoś teraz będzie chciał odbić piłeczkę, że Mandzio przecież nagrywał filmy przed Smike'em, bo na YouTubie filmy Mandzia są sprzed 9 lat, a filmy Smike'a sprzed 7, to ja również odbiję tę piłeczkę, ponieważ Smike wstawiał swoje filmy wcześniej. Niemniej był zmuszony je usunąć, gdyż groziła mu strata kanału, ponieważ spruli się do niego autorzy fanartów, które ten wykorzystywał bez poprzedniego zapytania się o to, czy ten nie posiadał praw do fanartów, które wykorzystywał na filmach, przez co
groziło mu usunięcie kanału. Więc te filmy zniknęły, a później pojawiły się już w okrojony, zmieniony sposób. I nie, nie oskarżam tutaj nikogo o kradzież, tylko zwracam uwagę na podobieństwo. Utonięcie w jeziorze. To odnosi się do FNAF World'a, w którym to przejść możemy do swoistych alternatywnych rzeczywistości i idąc tą ścieżką, dostać możemy się do tego miejsca, gdzie znajduje się Czerwone Jezioro oraz gościu znany jako Old Man Consequences. Z miejsca tego nie ma ucieczki. Jak zejść tam wszedł, toś chłopie psepot. Staruszek ma nam do powiedzenia kilka zdań. Chodź, usiądź ze mną na moment. Zostaw swoje demony jego demonom. Daj odpocząć swojej duszy, tu nie ma nic więcej. I dosłownie nic więcej tam nie zrobisz, poza tym, że możesz wejść do jeziora, dosłownie utonąć w nim, a następnie spadać w nieskończoność i tyle. Pick Astley. To odnosi się do sylwetki Michaela Aftona po tym, jak został on zeskupowany w zakończeniu FNAF Sister Location. Wówczas w Scooping Roomie pod sam koniec zobaczyć możemy cień jego sylwetki, który dosłownie wygląda jak sylwetka Ricka Astleya. Czyli tego ziomka od Rickrolla, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No, zajebisty troll, panie Scott, świetne. Help me, pomóż mi. To odnosi się do wydawanych przez Springtrapa dźwięków w momencie, kiedy przesuwa się przez wentylację. Jeżeli wsłuchasz się w ten dźwięk, usłyszysz help me. Pomóż mi. I rzeczywiście, to może brzmieć w taki sposób. Niemniej tak naprawdę jest to tylko dzieło przypadku. Jest to po prostu dźwięk, który Springtrap wydaje przesuwając się przez wentylację i sam w sobie jest to dźwięk dosłownie szurania, tylko że jest bardzo mocno slow-pitchowany i zreverbowany. Jak ktoś nie wie, slow-pitchowany, czyli ton odgłosu jest niższy, a zreverbowany, czyli że na plik dźwiękowy nadany jest pogłos. To daje naprawdę fajny efekt. Epty Mediocre Melodies. To odnosi się do postaci Mediocre Melodies, czytaj świni, słonia, żaby itd., które po jumpscare'owaniu nas w Ultimate Custom Night'cie mają swoje kwestie dialogowe. We've only just begun. I will never let you leave. I will never let you rest. Które mogą kończyć się szeptem, który imo przypomina trochę voice lines'y Baby. To w sumie wszystko, naprawdę. Buff helpy. Jest to jeden z memów, który pojawił się w serii dołko recenzji FNAF-owych memów. Jest to po prostu obrazek dojebanego Helpiego, który zaczął słuchać Zyza i stał się sykantem pochłoniętym przez moc estetyki. Noc ósma. W pierwszym i w drugim FNAF-ie występuje pewien glitch, który sugeruje obecność ósmej nocy w grze. Generalnie dostać możemy go poprzez intensywne, bardzo szybkie scrollowanie po całym menu głównym po zakończeniu nocy szóstej po odblokowaniu Custom Nighta. Wówczas na ułamek sekundy wyskoczyć może napis Night 8. Niemniej samej w sobie nocy ósmej ani w jedynce, ani w dwójce nie. Dopiero w czwórce znajduje się faktyczna noc ósma i to tak naprawdę ona występuje jako tryb 20-20-20. W czwórce występuje nawet noc dziewiąta, w której tak de facto nic się nie dzieje, bo to jest trochę rekreacja nocy piątej, tylko że... minus większa trudność. Dyski iluzji. To jest przedmiot, który pojawił się w książkach z serii FNAF. Dotyczy on Twisted Animatronów. To były dyski, które sprawiały, że animatrony, które były w rzeczywistości gołymi endoszkieletami, w cudzysłowie, mogły stać się albo bardzo przerażające, albo bardzo słodkie. W ten sposób mogły manipulować osobami, które były wystawione na ich wpływ. Przedmiot ten możemy odnaleźć na moment we FNAF Easter Location, ponieważ znajduje się na klacie Funtime Freddy'ego. Pojawiło się również kilka teorii, że we FNAF 4 tak naprawdę William Afton wykorzystuje dyski iluzji, żeby jego syn bał się animatronów i nie podchodził do nich, ponieważ stary dobrze wie, że one nie są do końca bezpieczne, o czym w sumie młody też przekonał się niedługo później przez pomocną dłoń swojego brata. Toxic Song. To jest rzecz, o której jakieś poszlaki dosyć ciężko znaleźć w internecie. Niemniej najpewniej odnosi się to do niewykorzystanego ataku Snap Warda, który nie trafił do ostatecznej wersji gry. Jack Black. To jest znany aktor, muzyk czy autor tekstów, który swego czasu nagrał kilka popularnych TikToków powiązanych z Snapem, czy na przykład śpiewał piosenki The Living Tombstone, grał w grę czy opowiadał o nich. Yellow Bear. To jest pierwsze imię Golden Freddy'ego, jeszcze zanim sformułowanie Golden Freddy w ogóle istniało. Początkowo, kiedy pierwszy snap wyszedł, był on właśnie określany jako Yellow Bear, niemniej później, kiedy Markiplier na swoim gameplayu nazwał go Golden Freddy'm, to tak zostało już do końca. Tym bardziej, że Scott podłapał to i we FNAF-ie 2 o Golden Freddy'm mowa właśnie jako Golden Freddy, a nie Yellow Bear. Bootlegowe kopie. Mowa tutaj o dość tanich kopiach różnych gier z serii FNAF, które odnaleźć możecie w wielu miejscach w internecie. Znajdują się one głównie na różnych mniej lub bardziej gównianych stronkach z grami, gdzie za free możecie zagrać chociażby w pierwszego FNAF-a w okropnej jakości, z okropnymi spadkami płynności oraz gigantyczną ilością reklam. Tak, to jest jedna z tych gier, które odpalasz siedząc na informatyce w szkole. O ile się nie mylę, te gry są dalej dostępne gdzieś w internecie, ale nie wiem, stary, nie gram w to. Klątwa, nawiedzenie, to jest chip, który miał trafić do FNAF World, ale ostatecznie do niego nie trafił. Pewnie miał nawiedzać przeciwnika w jakiś sposób. Freddy Bear.
To właśnie tak na samym początku nazywał się Freddy, Freddy Bear. Jego imię w taki sposób wspomniane jest chociażby na Kickstarterze pierwszej części oraz po dziś dzień sformułowanie Freddy Bear widnieje na oficjalnej stronie gry na Steamie. Nie Freddy Fazbear, Freddy Bear. Jego imię w taki sposób jest wspomniane chociażby na Kickstarterze pierwszej części. Fioletowy Bonnie. Generalnie kiedy wyszedł pierwszy FNAF, ludzie dokopali się do pierwszego zwiastuna tej gry. Ci zauważyli, że Bonnie wygląda trochę na fioletowego na tym trailerze, przez co powstała teoria, że Bonnie jest fioletowy. Niemniej tak dzieje się tylko i wyłącznie ze względu na oświetlenie miejsca, w którym stoi Bonnie. Światło pada w taki sposób, że ten nie wygląda na granatowego, ani nie na niebieskiego, tylko na fioletowego, niemniej on nie jest fioletowy. O czym świadczą także jego modele z następnych gier. Wrogowie Snuff Worda pojawiają się na biurku. To odnosi się do faktu, że grając w Ultimate Custom Nighta, co jakiś czas na biurku pojawić mogą się malutkie wersje pewnych postaci z FNAF World. Mowa tu o Tangle, White Rabbicie i Bouncepocie, Palora patrząca przez okno. To odnosi się do niewykorzystanego konceptu z FNAF Sister Location, którym dowiadujemy się poprzez render, w którym to Palora patrzy przez okno w głównym pomieszczeniu. Ostatecznie trafiło to do gry, a mogło być całkiem ciekawe. Blueprinty Sister Location. Są to niebieskie skany, plany budowy konkretnych postaci. Oczywiście mowa tutaj o Baby, Funtime'ach i Balorze. Są to plany, które skrywają całkiem wiele lore za sobą i pokazują naprawdę interesujące fabularnie rzeczy. Takie jak chociażby to, że Funtime Freddy ma dzieciaka w brzuchu w sobie. Czy na przykład to, że trójka z tych postaci ma 6 stóp wysokości, co daje nam prawie 183 cm. Ale jestem wyższy. Natomiast Baby ma niespełna rekordowe 220 cm, co daje nam lekko ponad 7 stóp. Jakby na żadnym trailerze nie widać, żeby ona była na tyle wysoka. O co chodzi? FNAF 1 miał być ostatnią grą Scotta Cawthona. I to jest fakt, a nie teoria. Ponieważ Scott po zrobieniu kilku gier, które były dość mocną porażką, postanowił odejść, stworzyć swoją ostatnią grę i zająć się czymś innym, więc stworzył FNAF-a, tylko że los chciał tak, że FNAF okazał się sporym sukcesem, więc Scott nie robił nic innego, tylko kolejne części FNAF-a i przy tym został, więc spoko. Scott jest samoukiem. Tak dokładnie, tworząc gry, Scott nauczył się wszystkiego samodzielnie. To wskazuje na to, że jest absolutnym self-made'arzem, jak chodzi o robienie gier. Filmowe kopie. Otóż jeszcze w tych zamierzchłych czasach, kiedy film FNAF jeszcze nie powstał, nakręcone zostały dwa filmy, mianowicie Willy's Wonderland oraz Banana Split Movie. Koncepcyjnie fabuła tych filmów była mocno podobna do tego, co działo się we FNAFie. Tutaj stróż nocny w pewnej placówce i nawala się z animatronami, które chcą go zabić. Na szczęście niedługo później film FNAF wyszedł i jestem takim głównym FNAFowym filmem ever i to bardzo dobrze. Jednak jeżeli komuś brakowałoby jakiejś brutalności, krwi i faktycznego horroru w filmie FNAF, to zawsze można sobie obejrzeć jeden z tych dwóch filmów, które są naprawdę mocno brutalne, nie nastawione na młodszego widza tak bardzo jak film FNAF. Yendo. Jest to postać z FNAF Sister Location, która przebiera postać endoszkieletu, bardzo podobnego do Funtime Freddy'ego, którego rola jest znikoma w podstawowym Sister Location, aczkolwiek pojawia się w Custom Night'cie. W samym Sister Location możemy go zobaczyć raz i są na to naprawdę minimalne szanse. Mianowicie kiedy w nocy trzeciej znajdziemy się w Funtime Auditorium, istnieje cień szansy na to, że będzie tam siedział, a my go zobaczymy. Aczkolwiek szanse są na tyle niskie, że bardzo mało osób go widziało. Aczkolwiek reakcje na niego są cudowne. Mike. Na pierwszy rzut oka odnosi się to do postaci Mike'a Schmida, czytaj Michaela Aftona, który jest Mike'iem Schmidem. Oczywiście syn mordercy, syn Williama Aftona, jedna z najważniejszych postaci w całej historii FNAF-a. Niemniej tak naprawdę chodzi tutaj o pewien ukryty plik z FNAF-a 2. Sprite pewnej postaci o nazwie Mike i wygląda to w ten sposób. Nikt nie wie, do czego miało się to odnosić i jaki jest sens tego czegoś w kontekście całości gry oraz co właściwie to coś miało oznaczać. Odnaleziono to w plikach gry i nigdy nie rozwikłano prawdziwego sensu tego czegoś. Princess Quest. Jest to minigra pochodząca z tych najnowszych odsłon FNAF-a. Jest dość istotna fabularnie i dość mocno rozszerza na przykład historię Vanessy. Jest to jedna z głównych i bardziej charakterystycznych rzeczy dla ostatnich części serii. Cupcake we FNAFie 3. Niewiele osób o tym wie, ale we FNAFie 3 pojawia się postać Phantom Cupcake'a. Będzie on występował tylko i wyłącznie w nocy trzeciej i pojawiać będzie się na kamerach 2, 3, 4, 6, ewentualnie 8. I musimy kliknąć na każdego z tych cupcake'ów, aby odblokować minigrę z chiką, która jest obowiązkowa, aby uzyskać dobre zakończenie gry. Co niektórzy zakładają, że Phantom Cupcake posiada swój jumpscare, a wzięło się to z wielu fanmade'ów na YouTubie, niemniej, no, nie jest to prawda. Fright Dome. Jest to nazwa atrakcji powstałej w 2016 roku w Circus Circus w Las Vegas, która była dosłownym, fizycznym domem strachów poświęconym FNAF-owi, a dokładniej temu pierwszemu. Mogłeś tam wejść i rozpocząć tour po pizzerii Freddy'ego Fazbera, mając fizyczne, ogromne repliki czwórki animatronów z pierwszej części.
Na sam koniec turu mogłeś sobie walnąć zdjęcie ze Scottem, a atrakcja codziennie była w jakimś stopniu zmieniana, aby uniknąć monotonności. Szczerze niesamowita rzecz i dziwię się, że nigdy tego nie powtórzono. Nieobecność Phantom Mangle i Happy's Day'a w dodatkach. We FNAF-ie 3 dostęp macie do dodatków, gdzie zobaczyć możecie m.in. modele animatronów, minigierki czy jumpscare'y. W dodaniu animatronów znajduje się tam model każdego pojedynczego animatrona, który pojawił się w trójce, z wyjątkiem Mangle, której modelu tutaj po prostu nie zobaczycie. Niektórzy twierdzą, że bierze się to z tego, że w grze nie ma jakiegokolwiek ujęcia na Mangle w pełnej okazałości, poza jej głową, ewentualnie jumpscare'em, ewentualnie tym widokiem na jednej z kamer. Jeżeli chodzi o minigierki, również macie dostęp do wszystkich, poza Happy's Day'em. Argumentative, Standards, Elevation, Passive Heights. W Sister Location słyszymy śmiech, który podobno ma być śmiechem Balory. I po wzięciu pliku dźwiękowego z tym śmiechem oraz po poddaniu go konkretnej edycji okaże się, że jest to tak naprawdę ciąg niepowiązanych ze sobą losowych słów. Kawa jest to postać z jednej z poprzednich gier Scotta, którą ten następnie przywrócił we FNAF Worldzie i kilkukrotnie nawiązywał do niej w kolejnych częściach serii. Nieużyte rendery animatronów na scenie. Najpewniej mowa tutaj o ten moment, kiedy animatrony patrzą się w kamerę stojąc na scenie. Jest to rzecz, która pojawiła się w pierwszym trailerze FNAF-a i już nigdy później tego nie użyliśmy, a wielka szkoda, bo naprawdę myślę, że fajnie budowałoby to klimat, ale zależy. No i w tym odcinku to byłoby już na tyle, ponieważ to dopiero połowa tego iceberga, albo zasadniczo cała jego mniejszość, niemniej połowa całego filmu. Na dniach wleci dla was druga część tego iceberga, a jeszcze później wielki Ultimate FNAF Iceberg, który będzie zawierał ten iceberg w całości, oraz jeszcze jeden, to będzie dosłownie dwugodzinny film składający się z dwóch icebergów FNAFowych, więc wyczekujcie, jeżeli oczywiście nie znudziliście się formatem w tym odcinku. Póki co wielkie dzięki za oglądanie, wpadnijcie na mój drugi kanał Mondarix Muzyka, będę naprawdę mega wdzięczny za suba i za wyczekiwanie na moje rzeczy muzyczne, które są coraz bliżej i są super, ale dajcie mi dosłownie jeszcze moment, tymczasem w tym odcinku to było na tyle, trzymajcie się, hejo, siemanko, cześć!